Niedziela, 5 listopada 2017, stacja kolejowo Zabrzeg Czarnolesi. Sam widzicie remont na całego. Kasa pewnie z Unii przyszła. Tutaj są wszystkie bany rozwalone. Pana wisi. No i krzokami zarośnięte wszystko i potem się dziwi, że nosi. Go tam do świętności. Zbyt silne wiatry wieją. Tak. Zmieniamy województwo. Druga chwila zabój. Ale się nie dojdzie. O, co to jest? Coś nowego. Tyś to widziała? Szlakowca na Kraku. No był tu teraz, minęli. Rzeszcze Kraków. 80 km do Krakowa. No właśnie, że to takie same znaki były jak tam pod Krakowem, no. A, to ty mu taki plus. O, widzisz, to jest właśnie to, ja. Velo Metropolis, no. Ja, to jest ta trasa. To ona aż do Krakowa idzie. To one tu chyba razem idą. Od tego miejsca. No ona się kończy pod samym Babelem. Znaczy się to... do Święcimia, do Krakowa, ale... ale to lepsze by było inaczej zrobić. Najpierw pociągiem na Kraków zajechać. Ale nie. To pociągiem do Krakowa samego zajechać i z Krakowa do Hałty. Ja chciałam, ale niestety nie ma jak to pracować. Razia, czy nic nie jedzie? To chyba
widać, że druga nie dobrze robiła. Tam jest też łuk, bo nie dość pochylony. My już są w okolicach Oświęcimia. Ja jadymy trasą rowerową, nową trasą Metropolis, która tu jest razem z wiślańską trasą rowerową. Ona tak idzie aż do Krakowa. Zresztą tutaj były szlakowskazy na Kraków, coś tam kole 80 km. Pogoda dzisiaj mamy dość fajną. Klary taki za bardzo nie ma, ale 15 stopni tam na gradach było. No i trasa rowerowo z kostki. Co prawda, no takich tras się nie powinno budować. Raczej z asfaltu, to jest lepsze. No ale już nie narzekajmy. Tam kukurydziane żniwa. Pół trzeci. No dobre. No. Ważne, żeby jak się zećmi, to żeby mieć światła i przede wszystkim odblaski. Bo już mamy czas przestawiony na zimowy. Tydzień temu przestawiali. Dzisiaj jest 5 listopada 2017. Troszkę była taka przerwa w tych naszych rajzach. Tydzień temu był orkan nad Polską. Grzegorz, orkan. No i nie dało się jeździć. Dwa tygodnie temu lowo. Ostatnio rajza to były chałupki. No a zaś się pogoda poprawiła i zaś można jeździć. No i mam nadzieję, że do Sylwestra tak będzie. Chociaż, no jak zima przyjdzie, no to na skije pojadę.
To jest Wiślano trasa rowerowo i trasa Metropolis bodajże. Ona idzie na Kraków i to jest do przejechania, ale w przyszłym sezonie. A tam Soła do Wisły wlatuje. Ujście Soły do Wisły. Ja. I fabryka Dwory. A tam widać, że to jest szlak bardzo popularny. A tu jest most imienia Benedykta XVI. Z pewnością on tu tym mostem jechał. A tam wpadł Szczynka do Wisły. Ona prowadzi gdzieś. KL Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Największy cmentarz świata. A i też pewnie jedno z największych ludobójstw na świecie. Podobno, że to tu było gorsze jak tam. No to tu są te baraki, to już spali. No widzisz, tam jest namiot postawiony i tam to remontują. Strachliwe miejsce. Za każdym tym był wartownik, zbliżał się do płotu i nie dość, że go prąd zabił, to tym go jeszcze też zastrzelił. Pewnie ci wartownicy też tu mieszkali. To też mamy, no. Albo to całe to zonem komando. Jakim to trzeba być człowiekiem, żeby coś takiego dorobić? To jest gorsze jak świnia. Chyba nie. Tam był znak. Ta kształta tam była, ale nie wiem dokładnie. Obejrzyj dokładnie.
jakiś idiota tam. Tam. Na wyblakła. Słuchajcie, jest już prawie pół szóstej, minęliśmy Wola, już do Święcimia jademy, cima jest, ale mam światło. No i tutaj we Woli miałeś taki przymusowy postój, że tak powiem, bo kebab w Oświęcimiu potrzebował trochę więcej miejsca w żołądku. No mamy już prawie 63 km przejechane, także nie ma źle. No i tak, chcieliśmy przejechać z Rudołtowic do Czechowic-Dziedzic, ale to się nie udało, bo tam był maraz piorunowy na drodze Barzowy i zaśmy są w Rudołtowicach. No, to byłby duży skrót do Czechowic-Dziedzic stąd, ale nawet jak siwiaczysko się ruszyło. Tak mamy już ponad 80 km. No i będzie blisko sety nawet w takim układzie. Siódmo na wieczór.
Słuchajcie, już jest 9:30, ja już jest w Ligocie. No i se tam my przejechano. Słuchajcie, 5 listopada 2017. No, jest 11 stopni, jest 8:30 wieczór. 11 stopni, ciepło jest. I słuchajcie, tam w niektórych miejscach wioło, to już zaś jest cicho i jest miesiączek. Także se tam my przejechano. No, 99, ale będzie seta. Seta będzie, także nie ma źle.